a dzisiaj dotknęła bardzo wielka krzywda sędziego Pawła Juszczyszyna za to, że pozwolił sobie poprosić o listę kandydatów do KRS-u, do neo-KRS-u, można tak powiedzieć, do neo-KRS-u. I dzisiaj w całej Polsce spotykamy się pod sądami, pod Ministerstwem Sprawiedliwości w Szczecinie, gdzie jadą sędziowie, prokuratorzy z całej Polski i tam dzisiaj stoją. Do Warszawy, tak, do Warszawy, ale z Krakowa jadą wszyscy. Bardzo dużo jedzie z Krakowa, z Poznania, z Olsztyna, z Torunia, z Bydgoszczy. Wszyscy dzisiaj są w Warszawie pod Ministerstwem Sprawiedliwości. I nasz sędzia Paweł Juszczyszyn bardzo prosił nas o wsparcie, żebyśmy byli pod sądami. I my jesteśmy. Ja bardzo Państwu dziękuję. W tej chwili puszczę Państwu rotę ślubowania przez sędziów i oddam głos dla Pani sędzi. Nie przepraszam, panie. Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, dochowywać tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Dziękuję za wysłuchanie. Poproszę teraz panią sędzinę o zabranie głosu. Drodzy Państwo, będę mówiła krótko. Blisko 2 lata przychodzimy tutaj i protestujemy, mniej lub bardziej licznie. Jestem sędzią w stanie spoczynku. Przez 40 lat orzekałam w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu, w tym budynku. A więc wiecie Państwo, że zaczęło się to w latach 70. Wielu z nas myśli, że to były czarne lata wymiaru sprawiedliwości. Ale dzisiaj, patrząc z perspektywy tego czasu, tego, co się dzieje, my wszyscy prawnicy, wydaje nam się, że żyjemy w jakimś matriksie. To się nie mogło zdarzyć. Tak nie mogło być. To była po prostu czarny sen prawników. A to się zdarzyło. To się zdarza. I strach pomyśleć, będzie się zdarzało nadal. W związku z tym w imieniu własnym, w imieniu wszystkich prawników, w imieniu wszystkich obywateli, dla których ten stan będzie pociągał za sobą surowe konsekwencje. Proszę, bądźmy solidarni. Ja pozwolę sobie przeczytać urywek wiersza Juliana Kuzina, Modlitwa. My ludzie skromni, ludzie prości, żadni nad ludzie nie olbrzymy. Boga o inną moc prosimy, o inną drogę do wielkości. Ziemi, gdy zmartwych się obudzi i brzasku wolno się złoci, daj rządy mądrych, dobrych ludzi, mocnych w mądrości i w dobroci. Duszącym się, nadymającym, strąć z głowy i koronę lepią. A wrzeszczącemu wielkorządcy na biurku postaw czaszkę topią. Piorunem ruj, gdy winien sławy, pyszałek chwyci broń do ręki. Nie dopuść, aby miecz nieprawy miał za rękojeść krzyż tej męki. Lecz nade wszystko słowom naszym, zmienionym chytrze przez krętaczy, jedność przywróć i prawdziwość. Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. A naprawdę, patrząc na całą politykę obecnego rządu, to ja muszę powiedzieć Państwu, że ja codziennie jestem i zła, i płakać się chcę. I nie jestem w stanie cokolwiek zrobić, żeby było w tym kraju lepiej. Mam nawet takie
obawy, że nie wiem, mój mąż za 2 lata odchodzi na emeryturę i czy ja po prostu nie spakuję się i nie wyjadę z tego kraju. Bo nie mogę tego znieść, co tu się dzieje. Ja już mam łzy w oczach. Dziękuję bardzo. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za naszym przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz,